Witam Państwa serdecznie. Znajdujemy się na terenie Nadleśnictwa Choczewo, w Leśnictwie Szklana Huta, gdzie od kilku wieków odbywało się użytkowanie lasu w sposób troszeczkę inny niż to robimy dzisiaj. Lasy Nadleśnictwa Choczewo to niebywale atrakcyjne miejsce dla turystów. Ogromny kompleks leśny, przyklejony do brzegu morskiego, bardzo zróżnicowany, bardzo ciekawy przyrodniczo, niebywały i niepowtarzalny. Jednocześnie ten las to nie tylko przyroda, nie tylko środowisko, ale też i historia i nasze dziedzictwo. Las jest poprzetykany różnymi miejscami, punktami historycznymi, które należy pokazać i należy wydobyć. Na tym terenie jakieś 200 lat temu zaczęła funkcjonować huta szkła, która wykorzystywała zasoby drzewne do produkcji szkła właśnie, ale wcześniej wypalało się stamtąd smołę drzewną, również węgiel drzewny. Znaleźliśmy fundamenty starych budynków służących właśnie hucie szkła i dzięki uprzejmości i współpracy z archeologami z Uniwersytetu Warszawskiego postanowiliśmy odkryć to, co przykrył nam las. Znajdujemy się na stanowisku Szklana Huta koło Osi Klęborskich, które od tego roku jest badane przez zespół archeologów i studentów z Uniwersytetu Warszawskiego. Za mną znajduje się jeden z budynków, który należał właśnie do Szklanej Huty, jak sama nazwa mówi, miejsca produkcji szkła w XIX wieku. To tutaj od 1795 roku do 1 stycznia 1907 roku funkcjonowała huta szkła pod nazwą Huta Szkła Oseken. Za mną, jak wspomniałem, znajduje się budynek na kamiennej podmurówce, tak zwana leśniczówka, prawdopodobnie budynek należący do kierownictwa tej huty. Bardziej na północ znajduje się drugi z budynków, ten drugi na podstawie cementowej. Te dwa budynki będą przedmiotem badań w kolejnych sezonach. Prowadzimy obecnie badania wykopaliskowe archeologiczne w dwóch miejscach, w Wapienniku, który znajduje się na północ od tych budynków. Jest to konstrukcja cylindryczna, mniej więcej wysokości około 2,5-3 metrów, która składała się z płaszcza wykonanego z dużych kamieni, wewnątrz obłożonych cegłą, a dopiero wewnątrz takiej konstrukcji umieszczano wapno potrzebne do produkcji szkła. Miejsce produkcji szkła, to główne, znajduje się nieco dalej, bardziej na zachód od wspomnianych stojących za mną budynków i tam odsłoniliśmy pozostałości jednego z pieców i otworzyliśmy drugi wykop, w którym znaleźliśmy także pozostałości konstrukcji, którą możemy interpretować właśnie jako piec. Piec był zbudowany z cegieł wypalanych, łączonych gliną i między innymi udało nam się odsłonić wlot do pieca zamknięty metalowymi drzwiczkami oraz komin wyprowadzony w stropie owego pieca. Druga z konstrukcji na razie mniej jasna, ale także wydaje się być właśnie owym piecem. Piece funkcjonowały mniej więcej około 9 miesięcy i najprawdopodobniej istnienie kilku pieców w jednym miejscu powodowało możliwość produkcji ciągłej szkła. Także zamykano jeden z pieców, następnie go naprawiano, a w tym czasie mogły funkcjonować inne piece, także produkcja była prowadzona przez cały rok. Do huty szkła Oseken wykorzystywano piasek pochodzący najprawdopodobniej z plaż bałtyckich. Tutaj niedaleko znajdujemy się około 1,5 kilometra od granicy morza i do niego właśnie dodawano tak zwane stabilizatory, z których jednym był owo wapno, tak żeby szkło miało postać ciała stałego oraz topniki, które wpływały, czyli sód i potas, które wpływały na
zmniejszenie temperatury topienia się szkła. Szkło produkowane na terenie huty Oseken było produkowane przede wszystkim w kolorach tak zwanych naturalnych, bez dodatku środków barwiących. I z tego właśnie szkła produkowano szyby okienne o charakterystycznym, wypukłym kształcie i takie szyby możemy znaleźć w pałacu w Lublewie. Natomiast szkło kolorowe to przede wszystkim produkowane tutaj butelki, które miały barwę ciemnozieloną lub oliwkowo-zieloną, do których dodawano właśnie tlenki metali, które barwiły na odpowiedni kolor szkło. Takie butelki między innymi zostały odnalezione podczas wykopalisk prowadzonych przez nasz wydział w Pucku i one nosiły charakterystyczny znak Oseken. Możemy mówić o dwóch sposobach eksportowania wyrobów szklanych z huty Oseken. Pierwszą przypuszczalną jest droga morska. Tutaj wykorzystywano, jak wspomina m.in. pani Irena Elsner, rzekę bezimienną i właśnie u ujścia tej rzeki bezimiennej miał się znajdować ten punkt przeładunku wytworów szklanych na statki przycumowane właśnie na ławicy w okolicach tej rzeki. Drugim sposobem to jest droga lądowa, koleją i tutaj odnajdujemy na jednej z pobliskich dróg ślady dużej ilości drobinek szklanych, które właśnie sugerowałyby, że tamtędy przemierzały wozy wiozące właśnie wytwory tej huty. Podczas wykopalisk w Szklanej Hucie udało nam się odkryć kilka cegieł z różnymi sygnaturami. Są to w głównej mierze cegły szamotowe, czyli cegły, do których została użyta domieszka w postaci szamotu, który to jest liną, która została wypalona, a później rozdrobniona i dodana do cegły jako domieszka. Taka cegła świetnie się właśnie nadaje do piecy hutniczych, ponieważ ona bardzo dobrze podtrzymuje ciepło w przeciwieństwie do takich zwyczajnych cegieł. Poza tym mamy tutaj właśnie różne sygnatury, niektórych nie da się rozszyfrować, bo nie zachowały się nam niestety w całości, ale mamy jedną jak na przykład Ramsey, która to była cegielnią w Wielkiej Brytanii i sprzedawała swoją licencję właśnie innym cegielniom za granicą, w tym w Polsce. I cegła ze sygnaturą Kulmis, to jest z cegielni Karla Kulmisa, który swoją pierwszą cegielnię założył na Śląsku, a później się rozrósł na resztę terenów Polski. I korzystając z sytuacji, że obiekty te umiejscowione są przy trasie rowerowej R10 Eurovelo, będziemy starali się je wyeksponować tak, aby pokazać wszystkim odwiedzającym nasze strony, jak to kiedyś produkowało się przede wszystkim szkło, jak użytkowało się lasy, jak te lasy zmieniły swój wygląd przez to, że tak intensywnie były kiedyś użytkowane, jak to robimy teraz, aby faktycznie użytkować las i użytkować go zgodnie z takimi półnaturalnymi procesami, a nie tak, jak to było kiedyś. I dzięki temu osoby odwiedzające nas pieszo, na rowerach, będą mogły spokojnie zatrzymać się i dowiedzieć się czegoś o historii, czegoś o współczesności, no i przede wszystkim miło spędzić czas na naszym terenie.